Święta, święta i po świętach, po noworocznej przerwie wraca magazyn piłki kobiecej na antenie kanału sportowego Adam Kotleszka. Kłaniam się i witam was w nowym roku 2022. To będzie rok, miejmy nadzieję, dobry dla polskiej piłki kobiecej. My ten rok zaczniemy odcinkiem bardzo mocno merytorycznym. Jakby to nie była oczywiście norma, puszczam oczko. Natomiast dzisiaj będzie naprawdę bardzo dużo wiedzy z zakresu treningu i przygotowania motorycznego w piłce nożnej kobiet, ponieważ naszym gościem jest Remigiusz Rzepka. Dzień dobry, Remik. Witam, dzień dobry. Remik, to tak pytanie wprowadzające. Odpocząłeś po Sylwestrze, po świętach? Ten czas był intensywny, czy ten czas był właściwie takim czasem regeneracji, zbierania planów na nowe nadchodzące 12 miesięcy? Z racji zdrowotnych musiałem być w domu, ponieważ złapałem COVID-a, także odpocząłem, ale przy okazji też pracowałem, ponieważ jest dużo pracy w Polskim Związku Piłki Nożnej. Jestem zaangażowany w kilka projektów. Między innymi też jeden z tych projektów to przygotowanie motoryczne, standardy edukacyjne, także w domu, ale aktywnie. No to bardzo, bardzo dobrze, tak należy. Asia Tokarska, witaj, Asiu. Dzień dobry, cześć. Asia, muszę zapytać o twój zielony sweterek, który zrobił furorę podczas ostatnich odcinków. Wiem, że miałaś już propozycję sprzedaży go za grube pieniądze, ale nie robisz tego, nie sprzedajesz. Nie, ale dalej czekam, może będzie jakaś oferta, dogadamy się. Asia, ty już zregenerowana po świętach, na pełnych obrotach możemy zaczynać ten nowy rok? Tak, pojadłam. Nie popiłam, więc tak, gotowa do walki. Słuchajcie, dzisiaj chcemy pogadać mocno konkretnie, mam wrażenie, bo przygotowanie motoryczne, ze względu na to, że Remik jesteś z nami, będzie dzisiaj tym tematem. Remik, ty dzisiaj pracujesz z kobiecą reprezentacją, z Niną Patalon, z jej kadrą, natomiast to nie jest twoja pierwsza styczność z pracą w sporcie kobiet. Chciałbym się zapytać, żebyś nam opowiedział trochę, jak to w ogóle się zaczęło, kiedy pierwszą styczność ze sportem kobiet ty miałeś? To już jakiś czas temu było, ponieważ ja zajmuję się przygotowaniem motorycznym już od wielu lat i na przestrzeni tej mojej kariery pracy trenera przygotowania motorycznego współpracowałem z reprezentacją piłkarek ręcznych, współpracowałem z siatkarkami złotymi, trenera Niemczyka, robiliśmy diagnostykę, wspieraliśmy dziewczyny indywidualnie, również w koszykówce, także ten temat pracy z kobietami jest mi znany już od wielu lat, natomiast od pewnego czasu tutaj jestem w projekcie piłki kobiecej w obszarze przygotowania motorycznego. Wspieram zarówno pierwszą reprezentację, jak również wszystkie reprezentacje młodzieżowe. To jest inna praca niż z mężczyznami, to możemy powiedzieć w ciemno. Natomiast pierwsze, co cię uderzyło, jak zacząłeś pracować z kobietami, na co zwróciłeś uwagę, co trzeba zmienić, co sobie trzeba wyczyścić w głowie na podstawie tej pracy z mężczyznami, jaką miałeś wcześniej? Szczerze? Najbardziej. Że trzeba wyjść z szatni w określonym momencie. Cała reszta. Uważam, że poziom profesjonalizmu, zaangażowania i determinacji wcale nie jest niższy niż pracy z mężczyznami. Jest to bardzo wdzięczna praca, bym powiedział. Oczywiście zarówno w grupie tej męskiej, jak i żeńskiej zdarzają się różne indywidualności, natomiast ja absolutnie tutaj nie traktuję tej pracy jako zupełnie innej, poza faktem tego, że muszę w odpowiednim momencie wyjść z szatni, bo dziewczyny się przebierają. My się często podkreślamy, że ta piłka nożna kobiet charakteryzuje się tym, że dziewczyny na boisku nie odpuszczają, jakby potwierdza to każda następna osoba, która tutaj przychodzi do tego studia. Ty masz ze sobą trochę okresów przygotowawczych, ty trenowałaś, ty też grałaś tu i tam, masz za sobą tę karierę piłkarską i na przestrzeni tych lat to przygotowanie motoryczne w Polsce się bardzo mocno zmieniło. Myślę, że jesteśmy w najlepszym momencie, jeżeli chodzi o rozwój, o profesjonalizm w tym aspekcie. Mamy pozycję wyjściową, aktualnie bardzo fajną. Remik powiedział o tym, że dziewczyny chcą, że są zaangażowane, ale właśnie trzeba im dać możliwości, trzeba im dać te narzędzia do pracy, trzeba im te warunki odpowiednie stworzyć, bo tego na przestrzeni ostatnich lat naprawdę nie było. Tu był tak zaniedbany ten aspekt. Ja nawet kiedyś takiego wywiadu udzieliłam na okładce przeglądu, aż wylądowałam, że polskie piłkarki po prostu muszą lepiej wyglądać. Bo ja często rozmawiam z kibicami, z ludźmi z piłki, także męskiej, i ci ludzie mi mówią, no Asia, ale te dziewczyny są zaniedbane pod względem fitness, pod względem tego, jak wyglądają. I tu nie chodzi tylko o nadwagę, tu chodzi ogólnie o przygotowanie, ale kij ma dwa końce.
pamiętajmy o tym, jak wyglądają sztaby w wielu klubach, jak przez lata to wyglądało. Natomiast jest jedna rzecz, która w ostatnim czasie, bo mieliśmy tu kilka piłkarek, jedna rzecz mnie tak zastanowiła, bo właściwie każda z nich mówi o tym, co ją zaskoczyło po wyjeździe do ligi zagranicznej. I one mówią, że nigdy tak mocno nie trenowały. No i narzuca się pytanie. No dlaczego w Polsce nie mogą tak trenować? Bo zobaczcie, w męskiej piłce też ten wątek się przez wiele lat bardzo przewijał. Często. Był jeden piłkarz, pamiętam, który o tym mówił, że nie, ja po wyjeździe do Bundesligi nie odczułem zmiany. To był Arkadiusz Milik, ale on wyjeżdżał z Górnika od Adama Nawałki. To też oczywiście trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast to jest pytanie też do Remka. Dlaczego my w Polsce nie możemy tak trenować, żeby polska piłkarka później nie opowiadała, że schodzi na czworakach, że prawie wymiotuje, bo mnie to tak z punktu takiego widzenia osoby, która nie jest fizjologiem, nie jest specjalistką w tej dziedzinie, zastanawia, z czego to się bierze. Jak wspomniałaś, kij ma dwa końce. Odpowiedzialność za przygotowanie zawodnika czy zawodniczki, bo to akurat tutaj nie ma większego znaczenia, spoczywa na jakby dwóch szalkach tej wagi. Z jednej strony to jest odpowiedzialność zawodnika, zawodniczki, a z drugiej strony to jest trenera, który prowadzi daną osobę. Więc my tutaj musimy stwierdzić, że na podstawie doświadczeń oczywiście, bo akurat przytoczyliście przykład Arka Milka, z którym ja współpracowałem, zanim on wyjechał do Niemiec, także znam jego całą historię. To musi być praca równoległa. Mam tutaj na myśli podnoszenie standardów pracy trenerów w klubach Ekstraligi i w klubach tak samo niższych, w akademiach młodzieżowych, bo tą pracę można rozpocząć relatywnie wcześnie, oraz świadomość zawodniczek, bo no, trener nie będzie pilnował wagi ze zawodniczki. Trener jest w stanie przygotować rozpiskę i zawodniczka musi ją po prostu realizować. Uświadamianie to jest jedno, natomiast realizacja to jest po prostu praca również nad sobą, tak aby nie być nagle oświeconym za granicą, że tutaj trzeba dużo szybciej, dużo intensywniej i no, nie da się już biegać z jakąś tam mniejszą czy większą nadwagą. I też intensywnością, bo możemy chyba zdradzić, że przed programem pokazałeś nam właściwie kilka ciekawych statystyk, slajdów na temat przygotowania motorycznego kobiet. Mnie zwrócił uwagę jeden z nich bardzo mocno, ten dotyczący zmiany intensywności niektórych parametrów fizycznych na podstawie Mistrzostw Świata 2015 i 2019, więc bierzemy tak naprawdę czasy nowożytne. No, to nie jest prehistoria, są dwa ostatnie mundiale. I tutaj mamy wzrost na każdej pozycji. Tak. I to naprawdę wzrost sięgający często do 30 kilku %, jeżeli chodzi o intensywność biegową. Jakbyś nam troszeczkę te statystyki tutaj naświetlił, bo mamy pokazane wybrane pozycje i wzrost w procentowy, jeżeli chodzi o niektóre wartości. Tamte wartości sięgają nawet 32% w niektórych momentach. Powiem tylko, uzupełnię, że ten trend jest widoczny nie tylko w piłce kobiecej, ale również męskiej. Na przestrzeni ostatnich lat gra się przede wszystkim zintensyfikowała. Dystans globalnie, jaki jest pokonywany w trakcie meczu, się nie zwiększył istotnie, a czasami nawet jak patrzymy, to on jest na podobnym poziomie, nawet trochę niższy. Ale muszę ci wejść słowo, mówimy teraz tylko już stricte o piłce kobiecej, czy mówisz ogólnie o piłce? Mówię na razie ogólnie. Okay. I jeden i drugi obszar jakby ma bardzo zbliżone trendy. W piłce nożnej kobiet na przestrzeni, tak jak przesłałem wam te materiały, na przestrzeni 4 lat między Mistrzostwami Świata w Kanadzie i we Francji widać wyraźnie, że intensywność poszła w górę. Z czego to wynika? Wynika to z zmiany taktyki gry, do której należy dopasować też aspekty przygotowania motorycznego. Więc żeby teraz biegać intensywniej, bezpieczniej, być w stanie przetrwać tą zwiększoną intensywność, po prostu trzeba się lepiej przygotować. Żeby biegać szybciej, trzeba się do tego dobrze przygotować. Trzeba wprowadzić bardzo ukierunkowany trening siły, mocy, odpowiednio się regenerować, bo nie da się jednorazowo wyjść, przebiec, powtórzyć to. Więc jest to proces, który, jeśli my to obserwujemy już w 2019 roku, taki poziom intensywności, to przygotowanie tych zawodniczek zajęło 2-3 lata. To nie jest tak, że w ciągu jednego roku jesteśmy w stanie uzyskać tak wysokie parametry. To jest proces, który trwa kilka lat i my go cały czas obserwujemy, idziemy w górę. Więc
żeby rywalizować na tym poziomie z najlepszymi, a mieliśmy się okazję zmierzyć w ostatnim czasie jako pierwsza reprezentacja. Widzimy, że musimy biegać więcej i przede wszystkim intensywniej. Mhm. Widać to było w tych ostatnich meczach, znaczy w meczu z Belgią choćby, tak? Mecz, który był weryfikacją właśnie dla naszej reprezentacji. Natomiast jeszcze wrócę do tego porównania. Czy do końca, bo mam wrażenie, że w piłce kobiet jest dużo większy cały czas jeszcze potencjał na to, żeby podwyższać te parametry, bo na przestrzeni 4 lat w piłce nożnej mężczyzn, jeżeli porównamy ostatnie 2 mundiale, to nie chce mi się wierzyć, żeby aż o 1/3 piłkarze zaczęli biegać szybciej niż 4 lata temu. U kobiet mam wrażenie, że to cały czas jeszcze postępuje i tutaj cały czas jest jeszcze potencjał do tego, żeby te parametry zwiększać. Na ile ten potencjał jest, trudno mi powiedzieć, ponieważ nie mamy dostępu do badań fizjologicznych zawodniczek na tym najwyższym poziomie. My tylko widzimy statystyki meczowe, a jak daleko to może pójść, trudno tak jednoznacznie wyrokować. U mężczyzn ten proces został, w męskiej piłce został on zapoczątkowany wcześniej. To już badania z lat tam 2012-2014 i idąc kolejnymi sezonami pokazywały, że ta intensywność na przestrzeni 3-4-5 lat mocno idzie w górę, ta ilość biegów o wysokiej intensywności wzrasta o prawie 50%, ilość sprintów. Także zaczęło się to wcześniej, ale też jest to inne środowisko, więc nie do końca wszystkie rzeczy można porównywać. Jaka jest ta granica? Trudno powiedzieć, na pewno my jeszcze nie osiągnęliśmy tego pułapu światowego, choć zbliżamy się i nie tylko mecz z Belgią to pokazuje, ale tak samo rywalizowaliśmy z Norwegią. Pokazywaliśmy bardzo dobre parametry meczowe, nawet w tych meczach towarzyskich, które graliśmy w czerwcu w Hiszpanii z Czeszkami czy z Finlandią. Trzeba przyzwyczaić się do regularności meczów na tym poziomie, a to już jest to, co zawodniczki realizują w klubach. I musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że w zależności od tego, gdzie gra zawodniczka na co dzień, w jakim klubie, taki jest tam poziom intensywności. Bardzo ciekawe porównanie poziomu przygotowania motorycznego wyrażonego poprzez parametry biegowe pokazuje nam, jak schodzimy w dół od tego najwyższego poziomu międzynarodowego, czyli meczów reprezentacji, do poziomu wysokiego meczów ligowych, najlepszych lig na świecie. Mhm. A nawet w tych ligach widzimy, że te topowe zespoły są lepsze niż zespoły z dolnej części tabeli. A potem jeszcze schodzimy z rankingiem lig niżej. Mhm. Teraz w zależności od tego, gdzie nasza zawodniczka funkcjonuje, na takim poziomie motorycznym ona funkcjonuje na co dzień. Ale jeśli jest powoływana do meczu pierwszej reprezentacji i przyjdzie jej rywalizować potencjalnie z zespołem o 2 półki wyżej, to trzeba to albo się jest do tego przygotowanym, czyli ma się ten naddatek, ten bufor ponad to, co robię na co dzień, albo ten mecz jest bardzo dużym kosztem. Albo jakość w trakcie tego meczu może być zakłócona poprzez to, że ten wysiłek fizyczny, nadążanie za przeciwniczkami jest po prostu zupełnie innym wyzwaniem niż na co dzień w klubie. To ja muszę cię dopytać od razu. To w takim razie zawodniczki Ekstraligi, które przyjeżdżają na kadrę. No bo nie oszukujmy się, Ekstraliga to nie jest topowa liga w Europie. Kiedy przychodzi im do rywalizacji w takich meczach jak przeciwko Belgii, przeciwko Norwegii, a więc przeciwko tym najlepszym drużynom, czy one mają rzeczywiście ten bufor, czy jeszcze cały czas ten wysiłek, który one muszą w ten mecz włożyć, no jest ponadprzeciętny i rzeczywiście długo muszą dochodzić do siebie po takich spotkaniach? Trudno mi określić, znaczy może inaczej powiem. Bufor w takim ujęciu jest szybkością regeneracji po takim spotkaniu. I myśmy w tym poprzednim roku rozegrali 3 mecze. Takie naprawdę ciężkie, jeśli chodzi o mecze eliminacyjne. To był pierwszy mecz w Gdańsku, gdzie z Belgią graliśmy. Tak. Pierwszy mecz, tak, który zremisowaliśmy. I później pojechaliśmy do Armenii. I Nina Patalon, będąc tutaj, mówiła o tym, że tam był problem motoryczny. To był ten mecz, gdzie tak narzekaliśmy na jakość tego spotkania, na to, jak tam wyglądało. I Nina nam tutaj tłumaczyła, że tam był problem motoryczny. I teraz jest pytanie, kiedy polska piłkarka, polska reprezentacja
z tak słabym przeciwnikiem, nie będzie miała problemu, żeby mecz... No, po kilku dniach intensywnego spotkania zagrać, wybiegać, nazwijmy szybko to tak, się zregenerować i na podstawie tego rywala dużo słabszego, no jednak dominować. No bo wtedy było widać, że rzeczywiście ten okres regeneracji no, na pewno byłby lepszy, gdy byłby dłuższy, bo w tym meczu z Armenią wyglądaliśmy po prostu słabo na tle słabego rywala. Na pewno jest, mogę potwierdzić, że parametry lokomocyjne w meczu z Armenią były dużo słabsze. I to możemy sobie po prostu powiedzieć wprost. Natomiast czasami trzeba spojrzeć bardziej globalnie, bo to ja nie chciałbym tutaj wchodzić w bardzo szczegółową analizę meczu i decydować. Rzeczywiście było tak, że rozmawiając z zawodniczkami dzień po meczu, dwa dni po meczu, trzy dni po meczu, zarówno po meczu w Gdańsku, jak i po ostatnim meczu, gdzie przegraliśmy 0-4 z Belgią, one wskazywały na to, że bardzo mocno czują w nogach, a już po tym meczu, które graliśmy w Belgii, to już w ogóle mówiły niektóre z nich, że no, dawno nie pamiętają, żeby był to dla nich taki ogromny koszt, bo z niektórymi wracaliśmy samolotem do Polski i pytaliśmy, jak to, jak one odczuwają to. Także pierwszy taki aspekt gotowości do podjęcia kolejnego wysiłku na dużej intensywności z najlepszym rywalem jest takim papierkiem lakmusowym z punktu widzenia regeneracji i jednocześnie poziomu przygotowania. Jeżeli jestem bardzo dobrze przygotowany, to szybko się regeneruję, jestem w stanie szybko wejść z powrotem na dużą intensywność. Tutaj widzimy, że jest potencjał. Jesteśmy w stanie zagrać, myślę, że dobry mecz, utrzymać ten aspekt motoryczny, bo tak było w Gdańsku z Norwegią też. W Łodzi też tam były takie liczby bardzo wysokie, dobre. Jeśli chodzi zarówno o dystans wysokiej intensywności, jak i sprinty, ilość przyspieszeń i zatrzymań, bo to jest kolejny parametr, na który warto zwrócić uwagę, że to nie jest tylko dystans w sensie całkowitym, ale też ilość przyspieszeń, zatrzymań, zmian kierunku, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie posiadamy piłki. Musimy za nią biegać, dopasować ustawienie, odbudowywać ustawienie. Wtedy to przygotowanie motoryczne odgrywa szczególnie istotną rolę. I tak też jest w piłce męskiej. Jeśli gramy z dużo lepszym przeciwnikiem i musimy więcej poruszać się za piłką, wtedy ten aspekt motoryczny, wolicjonalny również, odgrywa bardzo istotną rolę. Także myślę, że tym dodatnim aspektem wyjazdu za granicę jest to, że dziewczyny zaczynają trenować i rywalizować na wyższym poziomie niż w Polsce. To możemy sobie powiedzieć wprost, bo już mamy pierwsze obserwacje z monitoringu Ekstraligi. Ten poziom jest różny w Polsce i za granicą. Ale to jest duża różnica? No jest, jest. Mhm. Jeżeli pooglądamy sobie różne zespoły, to ta różnica jest duża. Z drugiej strony też musimy pamiętać o jednej rzeczy, że no, nawet zawodniczka na poziomie reprezentacji, ona nie będzie dwa razy tyle biegała w meczu ligowym, niż jak biega na meczu reprezentacji, będąc w polskiej lidze. Bo nie da się jakby dwa razy tyle biegać, bo wyglądałoby to co najmniej dziwnie, prawda? No bo tak, bo na meczu jakby mecz nie wymaga tego. Dostosowuje się do poziomu tego, na którym jest. Więc teraz to dostosowanie się też wyjeżdżając na zachód polega na tym, że muszę biegać szybciej. I to jest to odczucie tej większej intensywności i konieczność adaptacji do zupełnie innych wyzwań. Także myślę, że pozytywem jest to, że te dziewczyny, które są w reprezentacji, są w stanie utrzymać to. Pytanie, czy powtórzyć, bo takiej okoliczności jeszcze nie mieliśmy, gdzie mamy zgrupowanie, w którym gramy dwa mecze od siebie oddalone w niedalekim czasie z bardzo mocnym. Ale teraz już tak będzie, bo UEFA już tak te kalendarze układa, że zblokowane są dwa mecze. Natomiast ja dopytam tak, może, bo na pewno kibiców to ciekawi, to kiedy my będziemy już gotowi na to, żeby ten poziom utrzymać na tym wysokim levelu,
gdzie już nie będziemy słyszeć, że no, motorycznie gdzieś tam nie dojechaliśmy. Słowem, tylko kiedy będziemy gotowi, żeby zagrać dwa mecze z rzędu w przeciągu trzech dni z takimi reprezentacjami jak Belgia, Norwegia i nie będzie tego, nie będzie źle wyglądał, zwłaszcza ten drugi mecz, kiedy będzie ta regeneracja słabsza? Ja wam na to pytanie tak do końca nie jestem w stanie odpowiedzieć, a tym bardziej Nina, bo Nina dziewczyny widzi w poniedziałek na początku zgrupowania i w czwartek, w piątek gra mecz. Więc w ciągu tych trzech. Tak, tak, bo wiadomo, że wy na zgrupowaniu nie pracujecie w pewnych aspektach. To są jakby oczywiste rzeczy. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o rozpiskę zajęć indywidualnych, oczywiście w porozumieniu z klubami? Czy jest taka współpraca? Czy są jakieś zalecenia dla piłkarek do treningu indywidualnego? Jak do tego podchodzą kluby? Jak tutaj w tym aspekcie wygląda współpraca? Czy ona w ogóle jest? Trener przygotowania motorycznego pierwszej reprezentacji współpracuje ze sztabem każdego klubu. Kontaktuje się przed zgrupowaniem, przesyła informacje zebrane w trakcie zgrupowania bezpośrednio do klubu po meczach reprezentacji. Także tutaj pełna współpraca funkcjonuje. Mało tego, zdarza się tak, że zawodniczki przyjeżdżają do Polski w kontekście jakiegoś tam konsultacji medycznych, konsultacji motorycznych, przy okazji gdzieś tam zgrupowań. Także to jest pełna współpraca. Ja osobiście też się kontaktuję z kilkoma sztabami, więc śmiało mogę powiedzieć, że tutaj tego problemu nie ma. Jeśli chodzi o indywidualne rozpiski, no to jest kwestia naszych obserwacji w trakcie zgrupowań. Jeśli przeprowadzamy jakąś ocenę, na przykład związaną z jakimiś ćwiczeniami funkcjonalnymi, z oceną po to, żeby wprowadzić jakieś działania korekcyjne, to możemy dać zawodniczce takie rozpiski. Jeśli ona ich nie realizuje w klubie, to może sobie po prostu pracować. Natomiast główna część tej pracy motorycznej jest wykonana w klubie. Ona jest wykonana w klubie na co dzień, ona jest wykonana w trakcie okresu przygotowawczego i pomiędzy na przykład rundami wtedy zawodniczki dostają rozpiski, według których mają pracować. Jeśli jest jakieś odczucie, że tej pracy jest za mało albo mogła być ona bardziej intensywna, no to my kontaktujemy się, możemy wtedy nawiązać współpracę, ale naszym standardem jako sztabu reprezentacji, wszystkich sztabów reprezentacji, jest to, że nie staramy się działać za plecami klubów, ponieważ jest to po prostu w naszym standardzie nieetyczne. Możemy się kontaktować i podejmować współpracę. Jeśli są jakieś trudności, wtedy możemy wspierać zawodniczkę indywidualnie, ale najpierw rozpoczynamy od komunikacji z klubem, bo taki jest po prostu standard w naszym zawodzie. To jest jasne. Mamy kilka grafik, które chciałbym, żebyśmy pokazali. To są grafiki dotyczące ostatniej edycji Ligi Mistrzyń. Biegi wysokiej intensywności podczas meczu, jeżeli moglibyśmy sobie zobaczyć. Pierwsze miejsce, Asia, to chyba nie jest zdziwienie. Na szczęście to nie jest zdziwienie. Jest tam Ewa Pajor. Mamy liczbę biegów oraz dystans przebiegnięty w metrach, łącznie podczas tych spotkań w Lidze Mistrzyń. Podczas tej poprzedniej edycji, natomiast no, to są wszystko liczby dosyć do siebie zbliżone, także myślę i w obecnych rozgrywkach. To, że Ewa Pajor jest tutaj dwukrotnie w ogóle wyróżniona, no to już jest w ogóle ciekawa sprawa. No, ja powiem tak. Wiemy, że Ewa Pajor jest świetnie przygotowana do gry w piłkę. To jest zawodniczka, której my nie mieliśmy i to widać w każdym spotkaniu gołym okiem. Natomiast Remik, jak ty mógłbyś spojrzeć na te liczby i odnieść się na przykład do męskiej piłki. My rzadko staramy się na siłę porównywać piłkę męską i kobiecą, natomiast czasami trzeba uzmysłowić, na jakim poziomie jest Ewa Pajor, nawet jeżeli mielibyśmy ją porównać do męskiej piłki. Mamy też jeszcze jedną statystykę, od razu sobie pokażmy. Najszybsze sprinty podczas meczu. Tam też nasza reprezentantka znajduje się wysoko, na szóstej pozycji, 31 ponad kilometrów na godzinę podczas spotkania, zmierzona prędkość. To są bardzo dobre liczby, nie tylko jeżeli chodzi o piłkę kobiecą. Generalnie jest tak, że ta różnica między maksymalnymi prędkościami osiąganymi przez zawodników i zawodniczki wynosi około 10%, 10-15% w zależności od indywidualnych porównań. Podaje się mniej więcej, bo też tutaj trzeba mieć na uwadze, że w zależności od technologii pomiaru, czy to jest system wideo, czy system GPS, te prędkości mogą się nieco od siebie różnić, ale no, mężczyźni, przynajmniej według statystyk, osiągają w granicach 36 km na godzinę, jeśli chodzi o wartości meczowe. Kobiety, tak jak tutaj widzieliśmy, w granicach 32. To jest biologia, to jest, tak po prostu jest. Wiemy, że kobieta się różni od mężczyzny, ten aspekt siły generowanej, mocy i tak dalej.
Więc ta, myślę, że ta różnica się będzie gdzieś tam cały czas zachowywała podobnie. I to jest jakby jeden aspekt dotyczący prędkości maksymalnej rozwijanej. Jeśli chodzi o wysoką intensywność, to tutaj musimy pamiętać o jednej rzeczy, a i również odniesieniu do sprintu, że mamy trochę inne zakresy prędkości, które definiujemy jako sprint i jako bieg o wysokiej intensywności. To jakie to są zakresy? Jeśli chodzi o męską piłkę, to za sprint przyjmujemy bieg, w którym zawodnik przekracza prędkość 25 km na godzinę. I to chodzi o tym momencie... seniorską piłkę, czy to się jakoś dzieli na juniorska, seniorska? Jeśli chodzi o męską, to podaje się 125. Okay. Jak zejdziemy już bardzo nisko do grup młodzieżowych, to no wtedy jasne, te kryteria trochę zmieniamy. Natomiast męską, jeśli jest to już wiek tam 16-18 lat i w górę, te 25 km przyjmuje się jako definicję sprintu. Czyli każdy bieg, którym przekraczamy prędkość 25 km na godzinę, od tego momentu jest definiowany jako sprint. I my w swoich statystykach widzimy ilość tych sprintów oraz dystans, który zawodnik pokonał przy tej prędkości wyższej. Jeśli chodzi o piłkę kobiecą, to jest to próg prędkości 23 km na godzinę. I tak samo jak już zejdziemy, bo to w naszej terminologii nazywa się strefa piąta, to jest sprint, a strefa czwarta to jest bieg o wysokiej intensywności. W męskiej piłce ta wysoka intensywność jest od 19 km do 25, w piłce żeńskiej jest to od 19 do 23, czyli do granicy sprintu. Więc ilość metrów, które tutaj została podana, osiągana przez zawodniczki w trakcie rozgrywek Ligi Mistrzyń, one mogą być nieco większe, te dystanse, ale są nieporównywalne z racji zakresu do objętości, czyli jakby całości dystansu pokonanego w danym zakresie, bo są to nieco inne zakresy. A dopytam o Ewę Pajor, bo widzieliśmy, jak fajnie się prezentuje na tych statystykach. Ewa jest urodzona do biegania. No właśnie chciałam, jak ją oceniasz, bo miałeś okazję z nią popracować w ostatnich miesiącach. Czy tam jeszcze są jakieś aspekty, gdzie jeszcze można tam mocniej docisnąć, że ona jeszcze nas czymś zaskoczy, że jeszcze będzie miała jakieś elementy, które przeniesie na wyższy poziom? Ja nie mówię o tej szybkości, jeżeli chodzi o te tam 32, ale tak. Może i też, może tak jest, że to jeszcze nie jest maksymalne. Czy tam jeszcze coś jest do wyciśnięcia? Na razie to Ewa musi wrócić do pełnego zdrowia. To jest pierwszy temat. Myślę, że tak, zawsze można to poprawić. Natomiast musimy patrzeć na to wielowymiarowo, ponieważ Ewa już jest na topie, jeśli chodzi o prędkość. Te różnice między 32 a 31 km to już jest naprawdę niewiele. I czasami one zależą od kontekstu tego... sytuacji boiskowej. Dokładnie tak. Więc może się tak zdarzyć, że Ewa w idealnych warunkach mogłaby osiągnąć 32 albo 33. To, co nas najbardziej interesuje z perspektywy trenera na boisku i trenera przygotowania motorycznego, to fakt, aby Ewa biegała dużo i biegała długo, czyli aspekty prewencyjne, bo to jest bardzo istotne w kontekście piłki kobiecej. Więc Ewa ma ogromny potencjał, jej struktura budowy ciała ją predysponuje do biegania. Czy jest to fenomen fizjologiczny w jakim stopniu? W naszych warunkach polskich. Bardzo mocno predysponowana zawodniczka. Jeśli popatrzymy o relację jej siły do masy ciała, to jest to piłkarka, która w wielu sytuacjach wręcz przewyższa mężczyzn. Jeśli mówimy o aspektach na przykład siły mięśniowej w warunkach izolowanych. Ja ją oceniałem w czerwcu i byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ona sobie radzi w określonych próbach siłowych. Dalej uwzględniając, że jest kobietą. Więc tutaj nie wszystkie jakby rzeczy możemy przełożyć, ale jej masa ciała, jej budowa w sensie strukturalnej predysponuje ją do biegania na tak wysokim poziomie. Także myślę, że zdrowa Ewa, dobrze przygotowana, o to nie mam żadnych obaw, bo jej determinacja i nastawienie do pracy jest fenomenalne. Jeśli będzie zdrowa, to myślę, że będzie nas jeszcze długo cieszyć swoją formą i sukcesami z reprezentacją i w klubie. Ale jak ona zaczynała grać w Bundeslidze, a jak teraz wygląda, to tutaj nabrała. W barach, ojej, jak to tam koszulka prawie strzelała w pewnym momencie, ale tak zachwycasz się tymi wynikami w tych warunkach izolowanych. Czy była jeszcze jakaś piłkarka, która cię zaskoczyła tak indywidualnie w jakichś tam elementach?
jest kilka zawodniczek, które gdzieś tam są blisko. Nie jest tak, że jest Ewa i jest potem przepaść. Długo nic. Bo czy Zofia Pórzewska fantastycznie sobie też potrafi radzić się. Czy Zofia Pórzewska, nawiązując do męskiej piłki, jest takim piszczkiem u nas, patrząc na te parametry motoryczne? Można tak przyporządkować? Myślę, że tutaj ma jeszcze duży potencjał, jeśli chodzi o szybkość, bo jakby strukturę swojego ciała zbudowała mocno siłową. Teraz w mojej takiej ocenie jeszcze mogłaby się trochę lepiej nabiegać, w sensie takim lokomocyjnym. Taka lekkość biegu, tak? Tak, żeby złapać pewną taką swobodę i lekkość, ale to wiem, że nad tym pracuję. Wiem też, że akurat porównując ją na tle ostatniego meczu, graliśmy w końcówce sezonu i to jest też trudny okres. Natomiast myślę, że ma tutaj ogromny potencjał do rozwinięcia. Wera Zawistowska tak samo, jeśli chodzi o aspekt motoryczny. Wszystkie dziewczyny, które rywalizują w reprezentacji, Dudy przecież też tutaj. Ale wiecie, po linie Dudek to też podsylwetkowo. Tak. Nieraz to podkreślaliśmy. Messi tak samo, Grzywa, no, Grabek, ale mówiłeś, jeśli że to chodzi o bieganie, o taki aspekt zastawienia się, siły, no to każda z tych dziewczyn jest na wysokim poziomie. Jeśli by nie była, to nie rywalizowałaby z najlepszymi, czy z Norweszkami, czy z Belgikami, jak graliśmy. No bo mówiłeś właśnie, że to wdzięczna praca. I ja się właśnie tak zastanawiam, czy będzie taki jeszcze wystrzał w najbliższym czasie, że będzie jakieś takie indywidualne zaskoczenie, że jakieś nazwisko, które, no może gdzieś tam piłkarka, która akurat nie ma miejsca w wyjściowym składzie, że ktoś tak wyskoczy, że się zdziwimy. Jak tak patrzysz na pracę, jaką te dziewczyny wykonują, jakie mają parametry aktualnie? Zobaczymy. Mamy, myślę, że dobrą perspektywę teraz zgrupowania w Hiszpanii, więc tam być może ktoś dobrze przepracuje. Mamy zgrupowanie w Hiszpanii w tym oknie lutowym FIFA i tam są zaplanowane dwa albo trzy mecze towarzyskie, ale jeszcze nie ma. Dwa na pewno, a nie wiadomo, czy trzeci chyba, tak? Ale jest jeszcze nie ma potwierdzenia, jeżeli chodzi o przeciwników. Ja mam potwierdzenie, że mamy kolejnego gościa. Patrycja Fischerowa, zawodniczka, mistrzyni Polski, Czarnych Sosnowiec, jest naszym gościem. Dzień dobry, Patrycjo, witamy. Ja witam wszystkich. Patrycja, dzisiaj sobie rozmawiamy trochę o przygotowaniu motorycznym w piłce kobiet. Akurat jest taki okres, że właśnie okres przygotowawczy dużymi krokami się zbliża. Opowiedz, jak wyglądają wasze plany Czarnych Sosnowiec na najbliższe tygodnie, gdzie będziecie się przygotowywać, jak będą wyglądały te najbliższe treningi u was w klubie? Tak naprawdę wszystko się dowiemy dopiero jutro na pierwszym treningu, takim, który też będzie organizacyjny. I będzie wszystko szczególnie omówione. Sparingi już mamy zaplanowane, tak jak było już na stronie internetowej podane. Na pewno będziemy trenować codziennie. Będą treningi siłowe, będą treningi motoryczne i techniczno-taktyczne, ale tak naprawdę wszystko konkretnie się dowiemy dopiero jutro. Do dzisiaj mieliśmy tylko rozpiskę indywidualną. A zdradź nam, jak wyglądała ta rozpiska indywidualna? Jak wyglądała praca, którą ty wykonywałaś w tym okresie świątecznym? Ja się teoretycznie cieszyłam, bo bałam się, że będziemy musieli wcześniej zacząć. I tak naprawdę poświęcono większy czas na odpoczynek, co dla mnie było naprawdę super i się ucieszyłam, że święta mogłam jeszcze spędzić w spokoju. I tak naprawdę po świętach się skupiłam na budowaniu bazy tlenowej, więc polegało to bardziej na treningach biegowych i na treningach siłowych, takich jak wytrzymałość siłowa, więc nic tak strasznego. Myślę, że same przyjemne rzeczy. No, ty jesteś na tyle doświadczoną zawodniczką, że też znasz już swój organizm. Wiesz, co ci służy, kiedy ten odpoczynek, kiedy musi być go trochę więcej, kiedy trochę mniej. A pamiętasz taki najcięższy okres przygotowawczy w swojej karierze? Kiedy to było i jak on wyglądał? Tak, pamiętam. Było to może 6 lat temu, kiedy dostałam rozpiskę od trenera, od przygotowania motorycznego od nas z reprezentacji. Ponieważ no, dostałam informację, że muszę trochę
bardziej popracować nad kondycją i siłą, bo na kadrze nie wyglądam aż tak dobrze, można by było powiedzieć. Więc rozpiska była tak super, że już chyba tydzień przed świętami musiałam codziennie biegać i codziennie miałam do południa trening siłowy, więc naprawdę wyglądałam jak trup, szczerze mówiąc. I nie wiem, czy to było aż na tyle dobre, bo jak wróciłam do treningów, to od razu sobie naciągnęłam jakiś mieszeń i potem dwa tygodnie jeszcze w okresie przygotowawczym spotykałam właśnie z takim urazem, więc ono było to bardzo ciężkie, ale nie było to aż na tyle dobrze zaplanowane, bo tego odpoczynku było bardzo mało i no, może sobie zrobiłam krzywdę. Kondycję miałam super, to muszę powiedzieć, że mogłam biegać i nie mogłam się zatrzymać, ale co z tego, jak no, miałam uraz. Więc teraz wiem, że wszystko musi być naprawdę dobrze zaplanowane. Najważniejszy jest ten odpoczynek. No otóż to, bo to jest, co z tego, że możesz biegać jak szalona, że się nie zatrzymujesz, jak nie możesz tego wykorzystać, bo noga nie jest sprawna i to są takie aspekty, które rzeczywiście, na które trzeba zwracać uwagę. Asia, jakieś pytanie? Tak, jasne. Cześć Pati. Ja mam pytanie dotyczące naszej ligi, bo jesteś u nas od sezonu 2012-2013. I tak patrzę, tutaj Polska Liga jest tak, myślę, że z tobą już mocno zaprzyjaźniona, z wzajemnością. Pewnie zostaniesz u nas dłużej, chociaż zobaczymy, bo życie nie przestaje zaskakiwać. Ale tak jak zestawisz naszą ligę ze słowacką, bo my często lubimy narzekać na naszą polską ligę, a czasami myślę, że zbyt mocno. Jak ty na to patrzysz, tak z perspektywy już osoby, która jest u nas długo, ale jednak jest osobą z zewnątrz. Jakie jest twoje spojrzenie na ten temat? Na pewno jest ogromną ligą. I wiemy, że Polska Liga nie jest gdzieś na topie, ale jest gdzieś powiedzmy w środku. I Słowacka Liga naprawdę, kiedy zawodniczki są powoływane do reprezentacji grające w Lidze Słowackiej, to od razu muszą dostawać rozpiski od trenerów przygotowania motorycznego z kadry, żeby dodatkowo indywidualnie pracowały, bo naprawdę jest ogromna różnica. No, to jest to, że ten poziom ligi jest na tyle słaby, że nie wymaga, żeby ta zawodniczka była lepiej przygotowana. Więc u nas to działa w ten sposób, że każda dobra zawodniczka musi jak najszybciej wyjechać. I dlatego ty wyjechałaś do Ekstraligi, grasz w Czarnych Sosnowiec. Jest okres transferowy obecnie i tak muszę podpytać, czy jakieś wzmocnienia szykują się w Czarnych Sosnowiec? Mistrzynie Polski obecnie na trzeciej pozycji. Pewnie jakieś transfery wiszą w powietrzu, może nawet szybciej niż dalej, bo nawet dzisiaj widzieliśmy na oficjalnym fanpage'u na Czarnych Sosnowiec, że jest jakiś duży transfer chyba bardzo blisko. No, Pati, trzeba powiedzieć, że pewnie widziałaś tę grafikę. To nie da się ukryć, to tam jest. No to poczekaj, to zaraz my już wiemy, zobaczymy, czy Patrycja będzie mogła to potwierdzić. Co tam się szykuje, powiedz? Powiem tak, jeśli chodzi o mnie i o wiedzę tego, co się dzieje w klubie w okresie właśnie teraz takim tym świątecznym i przerwa, to ja naprawdę nie wiem nic. Ja wyłączam telefon, ja w ogóle nie myślę o piłce, nie myślę o klubie i może z jednej strony to dobrze, więc jak wróciłam do Polski i zaczęłam słuchać, o wiesz o tym, że transfery, nie wiem nic. Szczerze właśnie myślałam o tym, że jutro na pierwszym treningu jak przyjdę, no to zobaczę, kto się pojawi w szatni, jakie nowe twarze. Więc szczerze mówiąc, do końca nie wiem. Ale spodziewasz się, kto to może być? Na pewno się spodziewam, bo już wczoraj byłam w klubie sobie zrobić trening indywidualny i nie ukrywam, że z daleka widziałam kogoś poruszającego się na boisku, robiącego trening i sylwetka jest na tyle, powiedzmy, poznaję się tego człowieka już jak nawet ja z moimi oczami to po prostu widziałam. I
Nie wiem, czy mówimy o tej samej osobie, bo o tej samej, wiadomo, o tej samej. Myślę, że o tej samej. Asia, to możemy, no, możemy, wiem, że Patrycja nie może. My możemy chyba powiedzieć, kogo się spodziewamy. No ja tam, ja mogę się mylić, mhm. ale ja po tej grafice wychodzę z założenia, że jest to Lili Kostowa. Mhm. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to tak... Ja się zgodzę z tym, że my Lilianę Kostową nawet chyba trochę wywołaliśmy jakiś czas temu, bo pamiętam, że rozmawialiśmy sobie podczas któregoś programu. Że fajnie by było, gdyby ta zawodniczka ponownie zagrała w Ekstralidze i ale nic nie wiemy, więc czekamy na oficjalne ogłoszenie, bo klub zapowiedział, że to ogłoszenie nastąpi, ale myślę, że będziemy wszyscy zadowoleni, bo taka klasowa piłkarka w naszej lidze, to myślę, że będzie duża korzyść dla Ekstraligi, że byłaby po prostu w jednym z klubów, więc no, myślę, że Patty też będzie zadowolona. W ogóle Patty, chciałam ci powiedzieć, że świetny język polski. Mówisz po polsku. Ja może powiem tylko niezorientowany. Za krótko mówię. Patrycja Fischerowa to nie jest Polka, to jest Słowaczka, żeby była jasność. Dla tych, którzy być może teraz dopiero mają tego świadomość, reprezentantka Słowacji, no język polski jakby... Jakbym tego nie zdradził, to by nikt pewnie nie spojrzał na to. I to też jest ważny aspekt, że jednak no, jeżeli już przebywasz długo w obcym kraju, to musisz się nauczyć tego języka, bo to też ułatwia ci przecież funkcjonowanie w szatni. Kiedy ty już byłaś w stanie dogadać się z koleżankami w drużynie? Po jakim czasie po przyjściu do Ekstraligi? Ja miałam to szczęście, że jak przyszliśmy razem z Chmirową, to dziewczyny nas od razu wzięli do siebie i chcieli nas spoznać, więc musieliśmy jakoś próbować z nimi gadać. Wiem, że mieliśmy zeszyt i pokazywaliśmy tylko palcem, oni nam mówili, jak się co nazywa. Więc już gdzieś po miesiącu byłam w stanie zrozumieć chociaż jakieś podstawy. Ale może dopiero po pół roku już nie miałam problemu. Ja też uczyłam się języka polskiego, bo wtedy, żebym mogła pójść na studia, to musiałam mieć jakiś dokument, że potrafię mówić po polsku, więc miałam normalnie zajęcia z polskiego. Więc to mi dużo pomogło w pierwszym roku. A jest jeszcze jakaś zawodniczka w klubie, która po polsku nie radzi sobie zbyt dobrze, dopiero się uczy tego języka? Myślę, że teraz już nie. Jak nas było dużo w klubie, bo mi się wydaje, z 5 Słowaczek mieliśmy w Sosnowcu przez jakiś sezon, to nie była potrzeba używania języka polskiego, bo no, gadaliśmy ze sobą po słowacku. Dziewczyny nawet razem mieszkały, więc one mieli dużo trudniej, bo nie było takiej potrzeby. Mhm. Więc nawet po 2 latach rozmawiały tak, no... że czasami było ciężko im zrozumieć. No, a twoim zdaniem to jest dobre rozwiązanie, że no, wiesz, 2 lata jesteś w nowym miejscu, w nowym kraju i cały czas nie mówisz w języku. Masz sporą kolonię swoich rodaczek, natomiast no, dobrze byłoby jednak, żeby się potrafić porozumieć bez problemów. Ja wiem, że słowacki jest podobny do polskiego, ale jednak no, lepiej chyba szybciej tego języka się po prostu nauczyć. Najważniejsze jest nauczyć się tą terminologię piłkarską, żeby zrozumieć przekaz trenera i żeby zawodniczka też na boisku rozumiała twój przekaz. To jest bardzo ważne i tego się zawodniczki nauczyli od razu. Tu mówimy już o rozmowie takiej toczącej się długiej, kiedy się rozmawia o czymkolwiek, ale myślę, że taka ta boiskowa oczywiście, to musi być. Zawodniczki muszą się rozumieć na boisku i też z trenerem. Ale to myślę, że każda się nauczyła. Patrycja, nie zabieramy ci więcej czasu. Bardzo dziękujemy za to, że znalazłaś dla nas chwilę bez kontuzji. Tyle tego ci życzę na ten okres przygotowawczy. Mówiłaś, że było trochę regeneracji, więc nie powinno być. Ale jeszcze z tym jak tam temat studiów, bo słyszeliśmy, że będziesz panią doktor za jakiś czas. Jak postępy w edukacji? Bardzo trudno. No, walczę naprawdę tak jak na boisku, więc motywację mam wielką i zrobię wszystko, żeby to się udało, ale no, ludzie, którzy się znają w tym temacie, wiedzą, że to nie jest w ogóle łatwe i trzeba naprawdę poświęcić się temu wszystkiemu, więc zobaczymy. To zdradź nam jeszcze na koniec, jaki to jest kierunek, co dokładnie studiujesz? Studiuję na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach pod katedrą teorii i sportu. No i bawię się teraz w studia doktoranckie i bardziej chodzi o takie przygotowanie, właśnie takie przygotowanie sprawnościowe piłkarek. Też temat podobny do tego, co tutaj było słychać, tylko bardziej tak pod kątem zwinności, a szybkości. Mhm.
przyszła, a właściwie już teraz, doktorantka Patrycja Fischerowa. Trzymamy kciuki także za edukację, Patrycja. Bardzo ci dziękujemy za tę rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiamy. No, Czarni Sosnowiec na pewno będzie wzmocnienie, Asia, to wiemy. Kto? No to się dowiemy oficjalnie, miejmy nadzieję, jak najszybciej. No, chwali się to, że reprezentantka Słowacji już tak dobrze radzi sobie w języku polskim. Remik, ty też z doświadczenia wiesz, że na pewno szatnia no, wymaga jednak tego, żeby jeden język obowiązywał. Takie rzeczy się najlepiej sprawdzają. Oczywiście czasami można się angielskim podpierać, ale chyba jednak no, dobrym ruchem jest nauczenie się języka kraju, w którym się gra po prostu. Zdecydowanie tak i widać to zarówno w polskich klubach, gdzie zawodnicy trafiają, to jak jeszcze z czasów, kiedy współpracowałem w klubach ekstraklasy. I tak samo wiem z opowieści zawodników, którzy wyjechali za granicę. Akurat tutaj przytoczony wcześniej Arek nauczył się podstaw holenderskiego bardzo szybko, niemieckiego, włoskiego, aktualnie francuskiego, także i to zdecydowanie pomaga. Mhm. Bez dwóch zdań komunikacji wiemy, jakie czasami bariery się pojawiają w sytuacji, kiedy sportowiec wyjeżdża za granicę i tam nie jest w stanie się nawet w podstawowy sposób skomunikować w szatni przede wszystkim. Wracamy sobie do przygotowania motorycznego kobiet, ale w ogóle do treningu kobiet. Ważny aspekt, który musimy tutaj poruszyć, taki, który mocno wyróżnia piłkę nożną kobiet od męskiej, jest cykl menstruacyjny. To są rzeczy trochę insajderskie, ale bardzo mocno wpływające na to, o których się mało mówi i to uważam, że jest błąd, ale to jest aspekt, bez którego nie można, Remik, chyba planować też tak dokładnie cyklu treningowego. Mamy ciekawe statystyki, właściwie sonda przeprowadzona w Irlandii bodaj, tak? Jeżeli mógłbyś nam ją przytoczyć. Tak, no bardzo ciekawe, dające spojrzenie na samą sytuację, bo to, że pracujemy z kobietami, wiemy, że cykl menstruacyjny jest tym istotnym elementem, który należy wziąć pod uwagę. I rozmawiano zarówno z zawodniczkami, jak i z trenerami, trenerkami. Dziewczyny wiedzą, że cykl menstruacyjny wpływa na jej dyspozycję fizyczną. To zdecydowanie czują taką różnicę i to jest normalne. Wiemy, że część dziewcząt określona faza cyklu menstruacyjnego wyklucza z treningu, z rywalizacji. To jest też rzecz, która jest po prostu naturalna. Bo czyli są dni w miesiącu, gdzie nie można trenować intensywniej? Czy należy zwrócić uwagę na dyspozycję wynikającą z tego, że jest się w określonej fazie cyklu? Bo tutaj, żeby też tak spojrzeć na to tak realnie, ciężko byłoby zaplanować mikrocykl treningowy czy startowy, bo wiemy, że na przykład okienka FIFA są ustalone niezależnie od cyklu menstruacyjnego. Tutaj musimy po prostu być też realni. Natomiast bardziej patrzymy na to z perspektywy świadomości zawodniczki, że ma prawo czuć się nieco gorzej, ma prawo to komunikować i powinna to komunikować w sztabie, ponieważ no, dzisiaj mi jest ciężko powiedzieć, patrząc na kogoś na ulicy, czy akurat w której fazie cyklu menstruacyjnego się znajduje ta osoba. Ale rozmawiasz z dziewczynami na ten temat. Tak, rozmawiamy, chociaż to na pewno temat wrażliwy i tutaj trzeba, myślę, że przede wszystkim edukować zarówno jedną, jak i drugą stronę, że zawodniczka ma prawo komunikować to, że czuje się nieco gorzej, że nie jest w pełni dyspozycji. Ma prawo też sygnalizować, że nie jest w stanie dzisiaj uczestniczyć w treningu o takim charakterze, czy w tak intensywny sposób, ale może trenować spokojniej, mówiąc tak wprost, bo zdarzały mi się sytuacje takie, kiedy współpracowałem w treningu indywidualnym z zawodniczką i ona na tyle udało się wypracować komunikację, że ona wchodząc wprost mówi, dzisiaj akurat dostałem okresu, no i no, dzisiaj maksów nie zrobimy. Ja mówię, oczywiście rozumiem, że nie zrobimy maksów. Miej świadomość, że jeżeli będziesz się czuła nieco gorzej, to zawsze możesz tutaj odpuścić. I to nie było tak, że dziewczyny odpuszczały, absolutnie. Pracowały, ale miały świadomość, że nie muszą raz od siebie wymagać, a dwa, ja nie musiałem iść teraz za nimi i je poganiać, mówiąc, no dzisiaj się nie chcę pracować, czy co? Jest bardzo indywidualna kwestia ogólnie, cały ten temat. Trochę sobie poczytałam, bo w ostatnim czasie dużo publikacji w angielskich, amerykańskich mediach było na ten temat, bo w sztabie Stanów Zjednoczonych przez lata była Dawn Scott, która później przeszła do sztabu kadry angielskiej, już akurat już przeszła w tej chwili gdzie indziej, natomiast to był temat mocno eksploatowany i temat ciekawy,
temat w ogóle wcześniej nie poruszany. Nie wiem, czy wiecie, ale są takie informacje pokazujące, jak zaniedbana jest ogólnie nauka w sporcie kobiet. 3% wszystkich badań naukowych w sporcie dotyczyło sportu kobiet. To są w ogóle szokujące liczby. Takie dane podali Amerykanie. Amerykanki były taką pierwszą nacją, która tak naprawdę mocno w tym temacie cyklu menstruacyjnego i wpływu na trening zaangażowała się. Mistrzostwa Świata 2019 we Francji to był pierwszy turniej, gdzie już na bazie tych danych, jakie mieli, niewielkich danych, bo tych danych po prostu wcześniej nie było. I dlatego wiele sztabów dopiero pracuje na jakichś swoich danych, doświadczeniach, które zbiera, bo to są indywidualne kwestie. Angielki mocno też poszły już te tematy i kadra, i kluby, te najlepsze, mocne kluby angielskie. I tam także jest ta indywidualizacja. Są aplikacje. Ja nawet sobie też szukałam takich aplikacji. One są ogólnodostępne. Jest taka aplikacja darmowa Fit Woman i można sobie taką aplikację ściągnąć. Na tych aplikacjach właśnie te kluby angielskie pracują, więc to są rzeczy, o których trzeba mówić, trzeba edukować. I teraz mam, Remek, do ciebie pytanie, czy wy będziecie kluby w jakiś sposób aktywizować, informować, edukować? Czy będzie jakaś wiedza przedstawiana też klubom z niższych lig? Bo ja myślę, że tu jest dosyć duże pole do działania, bo nasze kluby ligowe, te czołowe, już mają te sztaby, powiedzmy, w miarę rozbudowane, ale jest cała masa klubików, gdzie jest jedna, dwie osoby w sztabie, gdzie tej wiedzy nie ma właściwie żadnej. Gdzie no, nawet ciężko zdobyć. Wiecie, ja chciałam poczytać w polskim internecie cokolwiek na ten temat. Nie ma danych. Są artykuły na te tematy, ale na dole jest później bibliografia. I jest odniesienie do jakichś książek z lat 90. na przykład. To wiecie, to jest gdzieś jednak zachwiany pewien model. A uważam, że piłka nożna na świecie to jest taka dyscyplina, która ten temat może mocno wypchnąć do przodu. Wiedzę, badania i tak dalej. Bo tu w piłce są coraz większe pieniądze. I my myślę, że jako dyscyplina jesteśmy w stanie mocno przyspieszyć rozwój tej dziedziny. Remik, chcesz się odnieść? Bo wiesz co, to odnieś się, ja mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Powiem tak, że w ramach projektu przygotowania motorycznego w piłce nożnej kobiet mamy również zaplanowane działania edukacyjne, które już rozpoczęły się w kontekście zapoznawania klubów, sztabów ze specyfiką monitoringu obciążeń. Natomiast systematycznie spotykamy się w celach edukacyjnych i tutaj na tym najwyższym poziomie myślę, że ta wiedza już jest w miarę dostępna wśród sztabów. Natomiast poprzez spotkania regionalne, które będą się odbywały w tym roku w makroregionach, we wszystkich makroregionach w Polsce, chcemy też ten temat poruszać. Tutaj, tak jak już wcześniej wspomniałem, tutaj jest działanie dwutorowe, bo my z jednej strony musimy uświadamiać trenerów odnośnie specyfiki pracy z zawodniczką w danym cyklu i tutaj mamy pewne konkretne rozwiązania, na co należy zwrócić uwagę, jeśli zawodniczka jest w danej fazie cyklu, jak odnieść się do tego w kontekście treningu, czy można wtedy pracować intensywniej, czy należy trochę odpuścić, czy zrobić trochę lepszą rozgrzewkę, czy liczyć się, że ten aspekt regeneracji jest trochę wydłużony. Tu mamy bardzo konkretne zalecenia. Natomiast z drugiej strony uważam też, że ogromny potencjał, który mamy w piłce kobiet, to jest potencjał uświadamiania zawodniczek. Zarówno w tych aspektach fizycznych, jeśli chodzi o kontrolę wagi ciała, jak również świadomości tego, że jeżeli jesteś w tej fazie, to zwróć uwagę na to, że możesz przyjść i powiedzieć, że nie czujesz się dzisiaj najlepiej. Bo nie zawsze jest tak. Zdarzała mi się sytuacja, że zawodniczka tuż przed meczem mówi, no nie wiem dzisiaj jak to będzie, bo akurat dostałem okresu. No i pierwsze pytanie, czy czujesz się na siłach? Tak, trenerze, dam radę. Gram i tak dalej. Więc my musimy do tego podchodzić bardzo indywidualnie i z wyrozumiałością, ponieważ to nie jest tak, że no, cykl jest naturalną częścią biologii kobiety. Więc jeżeli radzi sobie ona z tym lepiej i sama sobie nie robi, jak to mówimy kolokwialnie, sztucznie ciśnienia, potrafi zrozumieć, co się w danym momencie dzieje, to może podjąć świadomą decyzję. Albo nie robi sobie niepotrzebnej presji. Więc myślę, że ta nasza edukacja będzie szła dwutorowo. Z jednej strony rozmowa z trenerami, z trenerkami, miejcie świadomość tego, to można zrobić, zmodyfikuj, ale w odniesieniu do indywidualnych przypadków, no bo rzadko kiedy się zdarzy, jeśli w ogóle, że wszystkie zawodniczki będą w tym samym
To się nigdy nie zdarzy. Tak, ogólnie, wiecie, to jest taki temat, gdzie często mężczyźni takie żenujące teksty rzucają na zasadzie, a kobieta jest przed okresem, więc pewnie, więc dlatego ma zły nastrój. To się, wiecie, to jest powszechne, tak, no, mówmy się. Badania pokazują, że 90% kobiet zderza się ze zmianą nastroju, ze stanami lękowymi takimi, które się pojawiają w jakimś tam etapie cyklu. To po prostu jest, to jest biologia. I tutaj właśnie to, co wspominaliśmy, trzeba podejść do tego indywidualnie i uwierzcie mi, ja też na bazie tego, jako zawodniczka, jak przechodziłam pewne tematy, to też pamiętam, że były piłkarki, które no, potrzebowały wziąć kilka tabletek przeciwbólowych, bo ten ból był tak duży, żeby móc w ogóle wyjść na trening czy na mecz, więc to są dosyć ważne, poważne tematy, ale także czytając właśnie o tych nowych jakichś zdobyczach nauki, dokopałam się do tego, że no właśnie u wspomnianych Amerykanek były przygotowywane odpowiednie szejki do picia, żeby jedzeniem zniwelować negatywne aspekty, które dokładnie powoduje tak, dany dokładnie okres tak, cyklu. Więc tu jest cały czas jeszcze pole do zdobywania nowej wiedzy i też potrzebne są po prostu, no potrzebny jest czas do tego. Potrzebna jest zaś świadomość. 81% piłkarek nigdy nie rozmawiało o cyklu menstruacyjnym ze swoim trenerem. 82% piłkarek podaje, że nigdy nie otrzymała informacji o wpływie cyklu menstruacyjnego na aktywność sportową. Jeżeli my mówimy o takich danych, no to tutaj widzimy, jakie jest jeszcze pole do edukacji nawet samych piłkarek, bo jeżeli one nie będą wiedziały, kiedy mogą przycisnąć, kiedy mogą trenować ciężej, kiedy muszą troszeczkę zdjąć nogę z gazu, no to też później nie będzie się to przekładało na polepszania aspektów no, typowo sportowych i lepszego poziomu. Dlatego musimy iść dwutorowo. Z jednej strony edukować trenerów i tutaj jest to bardzo istotny aspekt pracy w piłce nożnej kobiet, ale w ogóle w sporcie kobiet. Natomiast drugi ten element takiej edukacji, to tak jak miałem okazję zobaczyć na jednym ze spotkań UEFA, gdzie uczestniczę w spotkaniach grupy trenerów przygotowania motorycznego, wręcz związkowa, federacyjna, czy nawet medialna kampania mówiąca o tym, że jedna z bardzo dobrych piłkarek w Irlandii doznała urazu w momencie, w fazie której rzeczywiście jest bardziej podatna na uraz, więc musimy o tym mówić głośno, po to, aby tą świadomość, bo myślę, że trudniej jest nam dotrzeć mimo wszystko jednak do zawodniczek. Wiemy, że są na różnym etapie rozwoju, że są różne ograniczenia kulturowe. Jeżeli tutaj będziemy systematycznie szli z tym przekazem, to na te najniższe również poziomy, bo też wiemy, że tutaj jest ogromny potencjał, jeśli chodzi o edukację, to z czasem będzie lepiej, to jest proces. A ja jeszcze do tematu sylwetki wrócę, bo wiecie, te nadwagi i tak dalej, to takie dosyć widoczne i ważne tematy, ale to nie zawsze jest tak, że dziewczyna sobie nakłada, wiecie, za dużo ziemniaków, nie? Na talerz i za dużo chleba do zupy, bo są tematy hormonalne, które są niezwykle istotne i taki może mały kącik edukacyjny, wykorzystamy obecność Remka i wiecie, bo w klubach, jeżeli już jest ten sztab, powiedzmy, jakiś tam szerszy, to może sobie iść piłkarka do fizjo, czy też do jakiejś innej osoby i dowiedzieć się, co ma ewentualnie zbadać. Ale hipotetycznie, jest dziewczyna 16, 17, 18-letnia poza szkoleniem centralnym PZPN-owskim, czyli nie ma, powiedzmy, dostępu do jakiejś tam wiedzy, nie jest edukowana, gra w małym klubiku, gdzie jest, powiedzmy, jeden człowiek w sztabie. Jakie ona musi zrobić badania, żeby zweryfikować sobie hormony, czy to, że na przykład ma problem z utrzymaniem wagi, a pilnuje diety, to czy tu nie jest wina właśnie w tym jej jakimś zaniedbaniu, jeżeli chodzi o te poziomy hormonów? Jaki jest taki zestaw badań, który polecasz? Czy to jest też znowu indywidualna kwestia? Ja nie mówię o wydawaniu jakichś wielkich pieniędzy na jakieś tam szczegółowe badania. Czy jest coś takiego, co byś polecił takiej dziewczynie właśnie, która jest młoda, a chciałaby zainwestować chociażby w siebie? Jeśli chodzi o ten aspekt oceny składu ciała, struktury ciała, budowy ciała, tak aby
młoda piłkarka nie czuła się, że ona, no pomimo tego, że narzuciła sobie żelazną dyscyplinę, to i tak gdzieś tam no, stoi przed lustrem i mówi, no co ja mam teraz z tym zrobić. Przede wszystkim polecam, aby skierować się do dobrego dietetyka, ponieważ musimy pamiętać o tym, że porównywanie mężczyzn i kobiet w kontekście ilości tkanki tłuszczowej czy budowy ciała jest niecelowane. Kobieta jest zbudowana inaczej, ma inny poziom tkanki tłuszczowej, ma inną strukturę budowy miednicy, więc ma inną strukturę tkanki mięśniowej w znaczeniu ilości suchej tkanki mięśniowej. Więc trzeba wziąć poprawkę na to, że jeżeli ktoś ma budowę endomorficzną na przykład, czyli takie mocne kości, to nie stanie się nagle szczuplutki jak Czyli jak to się Ewa mówi, jest Pajor. Mocno zbudowana. Jest mocno zbudowany. I teraz w ślad za tym, jeżeli mamy tego świadomość, to ja nie będę wymagał od zawodniczki, że ona spadnie z masą ciała poniżej pewnego poziomu, bo to znowu bardzo niekorzystnie wpłynie na jej samopoczucie, na poziom jej hormonów, na cykl menstruacyjny, na w ogóle jej funkcjonowanie. Więc my musimy tutaj bardzo realnie się do pewnych kwestii odnosić. I mogę podać na przykładzie pierwszej reprezentacji, gdzie dietetyczka Sylwia Maksym prowadzi na bieżąco ocenę, ocenia skład ciała, ale ocenia też strukturę ciała i my wtedy wiemy, czy my możemy oczekiwać redukcji w takim zakresie ilości kilogramów czy ilości tkanki tłuszczowej, czy nie. Bo wiemy, że zawodniczki mają bardzo różną budowę. Mhm. Więc ta młoda piłkarka, która gdzieś tam biega na boiskach, dzisiaj nie jest w szkoleniu centralnym, myślę, że może się skierować do dietetyka, albo znajdzie Sylwię Maksym na Facebooku i zapytać, co ma robić konkretnie, jeśli chodzi o badania. Bo podstawowe rzeczy to jest ocena składu ciała i dzisiaj... Dzisiaj ta usługa jest powszechnie dostępna, to nie jest tak, że tak, bo też wiemy, dużo piłkarek ma problemy chociażby z tarczycą, tak, Hashimoto też jest dosyć takim pojawiającym się problemem. Czyli ogólnie podsumowując, do dietetyka i dietetyk wysyła na badania, ktoś chce w siebie jeżeli zainwestować. Jeżeli są one potrzebne, bo teraz jakby drugi krok, jeżeli mamy sytuację taką, gdzie porównujemy na przykład dwie nasze dziewiątki, czyli mamy Ewę Pajor i mamy Karolinę Goetz. Dwa zupełnie inne przypadki, jeśli chodzi o strukturę ciała. Więc teraz nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, w której ja bym oczekiwał, że zmienię sobie strukturę kostną, bo ona jest taka, a nie inna. Więc pewne oczekiwania muszą być też realne. Ale co w tej sytuacji należy zrobić? Jeżeli ja wiem, że to jest moja docelowa, optymalna waga, tak jak w sportach walki, to teraz mogę przygotowywać się motorycznie pod kątem rozwijania tego, co jest istotne. Czyli ja wiem, że muszę nieco więcej popracować nad przygotowaniem siłowym, nad wytrzymałością siłową, nad zmianą kierunku, czy nad przygotowaniem związanym z specyfiką zmiany kierunku na boisku, bo to wymaga określonego rodzaju siły i na to się nastawiam w swojej pracy i mogę bardzo wiele zrobić. Mogę bardzo wiele zrobić. Także myślę, że trzeba pójść tutaj wielotorowo. Najpierw ocenić się, co jest realne faktycznie, bo nie mogę oczekiwać od kogoś, że będzie szczuplejszy niż rzeczywiście natura mu na to pozwala. Czyli po prostu uwypuklić swoje takie rzeczy dobre, wyciągnąć z nich jak najwięcej. Ja teraz wypuklę coś, jeżeli pozwolicie, bo dwa dni temu ukazały się nominacje do gali FIFA Best. Ona już za nieco ponad tydzień. Mamy nominacje, na grafice możemy zobaczyć, kto będzie walczył o te wyróżnienia w tym plebiscycie. O, tutaj Asia, najpierw przejdźmy sobie do bramkarek. Trzy kandydatury, czy tutaj widzisz jakąś zdecydowaną faworytkę i czy według ciebie są jakieś zaskoczenia? Zaskoczeniem jest brak Panios. Myślę, że bramkarka Barcelony spokojnie by się w tej trójce mogła znaleźć bez zdecydowanej faworytki. A na korzyść każdej z nich przemawia jakiś tytuł zdobyty w tym roku. Wiadomo, Berger z Chelsea mistrzostwo Anglii, Endler z PSG jeszcze, bo aktualnie jest w Lyonie mistrzostwo Francji, Labbe mistrzostwo olimpijskie z Kanadą tak. Aczkolwiek no, w klubie tak sobie. Jakbym miała wybierać, no to chyba jednak Berger. Jednak Berger. Jednak tak. Pamiętajmy, nie wpływają na ten plebiscyt ostatnie tygodnie, czyli chociażby to odpadnięcie Chelsea z Ligi Mistrzyń.
To teraz wybór najlepszej piłkarki, a więc ta najbardziej paląca kategoria. Trzy nominowane: Jenny Hermoso, Sam Kerr, Alexia Putellas. No, tutaj a, to nie ma nic palącego. Nie muszę pytać. Natomiast Alexia Putellas jest zdecydowaną faworytką do wygrania tego trofeum. Samantha Kerr, no ja będę oczywiście optował za nią, ale jakby realnie też wiem, że Alexia Putellas zasłużenie wygra tę kategorię. Jenny Hermoso, to zaskoczenie, że ona jest w piłce? Nie jest zaskoczenie. Wiadomo, że Barcelona zdominowała poprzedni rok. No wiadomo, nie ma Kanadyjki. Pamiętasz, Ashley Lawrence miała no właśnie, wysoko. No mistrzyni olimpijskiej ale nie ma w tej grze. Nie ma jej, ale mieliśmy ją na grafikach przy okazji Ligi Mistrzeń. To też pokazuje, że ten poprzedni rok rzeczywiście był nie tylko, jeżeli chodzi o mistrzostwo olimpijskie, dla niej mocne, ale też widać było, że indywidualnie jest okej. Odnośnie Alexii Putellas, bo zakładam, że tu się nic nie podzieje niespodziewanego i że to ona w tym plebiscycie zwycięży. Wiecie co, ona jak wyskoczyła marketingowo po tej złotej piłce. Wiadomo, że dzisiaj takie czasy, że Instagram najlepiej to definiuje. 400 tysięcy miała, ma 1 200 000. No to ale trzykrotnie też widać, że się tak wokół niej taka zrobiła otoczka. Wow. A ja muszę powiedzieć, że wcale dużo gorszą piłkarką nie jest Aitana Bonmati, a ona już totalnie jest teraz w cieniu. No ale to taka dygresja. Ale to wiesz, nawet dla budowania marki kobiecej potrzebujemy, nie, żeby jednak takie. Ja cały czas powtarzam, że nam brakuje takiej rywalizacji, jaka przez ostatnie lata była w męskiej piłce. Messi, Ronaldo. My nie mamy takich dwóch piłkarek, więc może je po prostu trzeba w jakiś sposób. Może je trzeba stworzyć po kolei. Tak. Na razie Alexia Putellas będzie takim i Ronaldo, i Messi męskiej piłki. Nie lubimy tych porównań do męskiej piłki, no ale czasami one są nieuniknione. Ostatnia kategoria to oczywiście wybór najlepszego trenera lub trenerki. Luis Cortez, Emma Hayes, także Sarina Wiegman. Tutaj trzy nominacje. Asia, faworyt? W tej sytuacji tu w ogóle nie ma tematu. Luis Cortez. Czyli szkoleniowiec Barcelona. Tak, ale totalnie dla mnie dużym nieporozumieniem jest brak w tej finałowej trójce Bev Priestman, która zdobyła sensacyjnie mistrzostwo olimpijskie z Kanadą. Sarina Wiegman tutaj dla mnie to jest w ogóle totalne zaskoczenie, że jest w trójce. Totalne, bo ona z Holandią właściwie nic nie wygrała. Później przeszła do reprezentacji Anglii. Emma Hayes no, broni się mistrzostwem Anglii, no ale równie dobrze można by powiedzieć, że nie wiem, można z mistrza Niemiec wziąć kogoś. Ja myślę, no, że Hayes wiesz, jest tutaj dlatego, bo to jest charyzma, to jest postać gdzieś marketingowa. Tak, ale tu wiadomo, w tej trójce no to Cortez zdecydowanie tu myślę, że ktokolwiek inny to byłaby niespodzianka. Jakbym miała jeszcze obok Corteza i Priestman kogoś dać, to byłby Peter Gerhardsson ze Szwecji za wicemistrzostwo olimpijskie. Po roku olimpijskim zgadzam się. Tak, jednak trzeba doceniać olimpijskie wyczyny. Słuchajcie, zbliżamy się do końca tego programu. Chyba, że Remik, jeszcze coś przygotowałeś dla nas. Bo tutaj widzę, że wertujesz odezwę do narodu. Swoje dane notatki. Coś... Danych jest bardzo dużo, więc... Więc byłoby o czym rozmawiać, myślę, że dużo dłużej. Natomiast no, myślę, że ogromne wyzwania przed nami z punktu widzenia motorycznego i tutaj ja chciałem tylko podkreślić, że staramy się w ramach projektu w strukturach PZPN pracować nad tym w kontekście edukacji. To musimy zarówno uświadamiać nas, trenerów, trenerki, jak również zawodniczki, że jeśli chcemy rywalizować na tym najwyższym poziomie światowym, to musimy dołożyć więcej pracy na co dzień, nawet w klubach. Tu, jeżeli robimy tyle samo, co wszyscy, to jesteśmy tacy sami jak wszyscy. Jeżeli chcemy pójść krok dalej, to ta dodatkowa praca często boli, bo w tym czasie ktoś odpoczywa, natomiast no, mamy tutaj ogromne wyzwania, jeśli chcemy patrzeć długofalowo z perspektywy eliminacji, meczów reprezentacji. Euro w Polsce 2025. Tak, i też chciałbym tutaj podkreślić znaczenie tej pracy motorycznej na tym niższym poziomie, bo widzimy ogromną różnicę, jeśli chodzi o piłkę seniorską i tak jak wcześniej wspomniałem, też monitorujemy w ramach projektu kadry młodzieżowe. 19, przypomnijmy, to jest najwyższy poziom. Najwyższy poziom, ale również niższe, bo też tam wprowadziliśmy monitoring meczów, treningów. No i tutaj widzimy, że ta praca nad aspektami przygotowania motorycznego jest nie tylko ważna z perspektywy
wyniku sportowego, ale przede wszystkim na tym poziomie piłki młodzieżowej. Ona jest również szczególnie istotna z punktu widzenia profilaktyki urazów. Jest gro badań, dowodów, wniosków mówiących o tym, że im lepsze przygotowanie fizyczne, tym ta urazowość jest niższa. Ona i tak jest w futbolu kobiecym wyższa prawie 9-krotnie niż u mężczyzn. Są szokujące 9-krotnie dane. Wyższa. To myślę jest warte podkreślenia. 9 razy częściej kobiety w piłce kobiecej generalnie są urazy. To jest. To wynika z lat też opóźnień, bo zaniedbanie opóźnień, tak. Ale też między innymi z tego niepilnowania na przykład odciążeń podczas danego okresu w cyklu. To też ma znaczenie. No musimy tutaj działać w sposób przede wszystkim zsynchronizowany i iść z nowoczesnymi trendami. Nie bać się treningu siłowego, który może być relatywnie wcześniej wprowadzany w piłce nożnej kobiet, czy w ogóle w sporcie kobiet. Pracować w sposób lepszy jakościowo, ponieważ no tutaj wiemy, że te nakłady finansowe w piłce kobiecej są niższe niż w innych dyscyplinach. Więc jesteśmy przed ogromnymi wyzwaniami. A synchronizowane, no to tak jak zapytaliście mnie o kwestię rozpisek, czy dajemy indywidualne, jak tutaj Patrycja się pochwaliła, dostała indywidualną rozpiskę, nie było to synchronizowane i pojawiły się kontuzje, więc to wszystko musi być zgrane i poukładane, aby ta zawodniczka czuła, że praca jest wykonywana ciężka zarówno w klubie i ona nie musi szukać gdzieś dookoła dodatkowego wsparcia czy pomocy, bo tak czasami bywa, że te dziewczyny mając świadomość, a nie do końca mając przekonanie, że robi wszystko, co jest możliwe, szuka gdzieś na zewnątrz. Więc tutaj myślę, że w naszym środowisku jest wiele jeszcze do zrobienia, do uświadamiania, zarówno po tej stronie sztabów trenerskich, ale również zawodniczek, że no, jeśli chcesz rywalizować i zderzysz się z piłką na poziomie międzynarodowym, czy to w wydaniu piłki młodzieżowej w kadrach U17, U19, czy jeśli już dotrzesz do seniorskiej, to taka była między innymi obserwacja dziewczyn młodych, które przyjechały teraz na ostatnie zgrupowanie. Była Getz, Wróbel. Getz, Dudziak i one, no dla nich to był szok. Mhm. Taka zmiana. Taka zmiana, rywalizując na treningach z naszymi reprezentantkami. Mhm. A Getz jak wyszła jeszcze na meczu to było dla niej kompletnie nowe doświadczenie fizyczne, więc to pokazuje i to jest myślę ogromna wartość dodana tego, że te dziewczyny są powoływane, mają okazję posmakować tego. Nawet w treningu. Nawet w treningu z koleżankami, ale również w rywalizacji, jeżeli jest taka możliwość zobaczyć, co to jest, a szczególnie dla Wróbel. Pamiętam, jak widziałem z boku ławki pierwsze 5 minut, to była walka. Mhm. O przetrwanie. Ale to jest sygnał. Ale to też emocje na pewno. Na pewno. Tutaj na też pewno. Były myślę, istotne. Że wiele rzeczy. Mm-hmm. Natomiast to jest sygnał, że jeśli chcę być tutaj i wytrzymać 90 minut na meczu, to wiem, że jest określona praca, którą muszę wykonać. Ja to mówię w aspekcie tylko pozytywnym, bo każda z tych dziewczyn potem rozmawiała po zgrupowaniu, czy nawet w trakcie, co może robić. Był kontakt ze sztabami wszystkich klubów, w których te dziewczyny funkcjonują na co dzień, z trenerami przygotowania motorycznego. Także tutaj potem pozostaje ta czysta, organiczna praca w klubie nad tym, żeby było jeszcze lepiej. Mhm. I na tym będziemy się, miejmy nadzieję, skupiać. Także w tym całym nadchodzącym roku, który już w sumie nadszedł, 2022, dla nas ważny, eliminacje już w kwietniu, Remigiusz, no, trzymamy kciuki, żeby te mecze były udane i żebyśmy jednak pojechali na wielki turniej, jeszcze zanim sami go zorganizujemy. Asiu, tak. Joanna Tokarska, bardzo dziękuję. Dziękuję, miłej niedzieli dla dziękuję wszystkich. Remigiusz Rzepka, bardzo dziękuję, Remigiusz, że znalazłeś dla nas czas. Mam nadzieję, że nie ostatni raz jeszcze się uda coś razem tutaj porozmawiać. Dziękuję bardzo. A was zapraszamy za tydzień o godzinie 14:00. Znów porcja wiedzy na temat kobiecej piłki. Powolutku zbliża się restart rundy w Ekstralidze. Będą transfery. Będziemy rozmawiać z kolejnymi reprezentantkami Polski, z kolejnymi zawodniczkami Ekstraligi. Będziecie mogli je poznać. A więc coś dla tych, którzy siedzą w piłce kobiecej, a także coś dla tych, którzy dopiero ją poznają. Oglądajcie także te poprzednie odcinki magazynu Piłki Kobiecej. Tam to naprawdę spora dawka wiedzy, więc mam nadzieję, że ten 2022 rok będzie rokiem, kiedy poznacie trochę bliżej kobiecą piłkę. Trzymajcie się, dobrego dnia, dobrego tygodnia wam życzymy.